Dzień dobry szanownemu państwu. Ja już wielokrotnie szanownym państwu wspominałem o tym, że jestem tymiankowym skrytożercą. Nie parówkowym skrytożercą, tymiankowym skrytożercą. Od jakiegoś czasu jestem hodowcą tymianku w swoim ogródku. Po prostu uwielbiam ten aromat. Dlatego dzisiaj zapraszam szanownych państwa na kolejny wyrób. Wędzony wyrób, podsuszany wyrób z tymiankiem. Żeby było chronologicznie i po kolei, to ja produkcję takiego wyrobu tymiankowo-mięsnego rozpoczynam od namoczenia jelit, dlatego że jelita ogólnie przychodzą z reguły w takich dużych paczkach i tam jest tych jelit więcej niż ja potrzebuję do jednokrotnego ich użycia. Dlatego później pakuję do słoika, zasypuję solą i tak sobie czekają do kolejnego ich użycia w lodówce. No ale później trzeba je najpierw odmoczyć, wypłukać. Nie, najpierw wypłukać z nadmiaru soli, odmoczyć. Ja dodaję jeszcze ostatnio kilka kropel soku z cytryny. Nie robię tego zawsze i nawet zdaje się, że we wcześniejszych jakichś filmach mówiłem o tym, że w ogóle nie dodaję ani octu, ani soku z cytryny. Czasami zdarza mi się, kilka poprzednich wyrobów również dodawałem soku z cytryny. Pozostawiam wybór szanownym Państwu na elastyczność. Moim zdaniem to raczej nie wpływa. Bardziej wpływa to na aromat. No więc zaczynając taki wyrób, muszę przygotować sobie te jelita dzień wcześniej, żeby dobrze je wypłukać, odmoczyć, żeby pozbawić je tego niechcianego aromatu. No i później na drugi dzień, a w zasadzie po jakichś tam kilkunastu godzinach są już gotowe. Ja tą kiełbaskę postanowiłem, że zrobię z samej łopatki. Jest mi tak prościej. Robiłem już kilkukrotnie taką kiełbasę. Wielokrotnie robiłem białą kiełbasę z samej łopatki. Smakuje mi, struktura mi odpowiada, więc nie będę przy takich prostych wyrobach kusił się o to, żeby mielić jeszcze dodatkowo wołowinkę, mielić dodatkowo boczek. Sama łopatka w składzie tej kiełbasy w zupełności mi wystarcza. No i tymianek. Tego typu kiełbasy robię praktycznie wyłącznie na szarpaku. Nie mielę tego wielokrotnie, żeby ta kiełbasa miała tą strukturę taką grubszą, żeby można było, jak się ją połamie, to żeby ona nie wyglądała w środku jak parówka, tylko no, miała takie górki i dolinki jak taka prawdziwa kiełbasa. Tym bardziej, że to ma być wyrób podsuszany, więc taka grubo zmielona, grubo poszarpana łopatka moim zdaniem będzie idealna. Z praktyki wiem również, że ta kiełbasa będzie mi smakowała lepiej niż gdybym zmielił ją na dziesiątce czy na piątce oczku. Co oprócz tymianku? No bo o tym już mówiliśmy. Przypominam, szanowni państwo, rozmawialiśmy o tym na samym początku tego filmu. Tymianek. Więc oprócz tymianku, no i mógłbym dodać soli albo peklo soli. 5 kg, 120 gramów. Czyli 120 podzielić na 5 to się równa 24 gramy na kilogram, a ja mam tutaj kilogramów 2, czyli mam 48 gramów zużyć. Bo do tej kiełbasy raczej pasowałaby peklo sól, bo to ma być podsuszana kiełbaska, więc jakby tak sobie dyndała kilka dni albo tygodni, to jednak wolałbym, żeby ta peklo sól w tym się znalazła, w tym wyrobie. No więc oprócz tymianku dodam również przyprawy do szynkowej, dlatego że ostatnio jak ją wykorzystywałem, to też jej było więcej niż potrzebowałem. Ja jestem raczej fanem takiej polityki. To jest złe słowo. Ale niech zostanie. Chodzi o to, żeby nie dodawać jakiejś ułamkowej części przypraw w paczce, które są przewidziane na konkretną ilość. Dlaczego? Dlatego, że nie jest powiedziane, że ta przyprawa w paczce będzie jednorodnie rozmieszana. Raczej staram się wykorzystywać całą paczkę na ilość mięsa, na którą została ona przeznaczona. Tym razem jednak tego nie zrobiłem. Wykorzystałem tą paczkę do trzech wyrobów. Mięsko zostało umyte, zmielone na szarpaku. Do tego dodałem odpowiednią ilość przyprawy szynkowej i świeżo ścięty tymianek. Cała ta masa została zmieszana na robocie planetarnym, żeby dokładnie się wymieszało. Uważam, że taki
robot planetarny świetnie sprawdza się wtedy, kiedy ta masa ma być jednorodna, dokładnie wymieszana, jest mi tak wygodniej, jest tak szybciej i w sumie jest tak również czyściej, więc polecam szanownym Państwu ten sposób. Ta masa spędziła później 12 godzin w lodówce po to, żeby te wszystkie przyprawy przesiąknęły przez mięso, żeby sól przesiąknęła przez mięso, bo przypominam, że tam jednak pozostawały większe kawałki. Kolejny krok to oczywiście nabijanie tej masy w jelito. Dla tych szanownych z Państwa, którzy wolą nadziewarki, polecam nadziewarki. Jeżeli ktoś woli roboty, tak jak ja, do nadziewania tej kiełbasy, to polecam takiego robota do nadziewania tej kiełbasy. Oczywiście przy kiełbasie, która później ma być wędzona, nie obędzie się bez podsuszania jej. I ja to zrobiłem, żeby było szybciej, sprawniej. To zrobiłem to przy użyciu wentylatora. W zasadzie to nie jest sam wentylator, tylko jeszcze dodatkowo osuszacz. Więc tam, gdzie reguluję sobie wilgotność, czyli w pracowni na dole, ten osuszacz osusza mi pomieszczenie, zmniejsza procentową zawartość wody w powietrzu. To dodatkowo jeszcze to powietrze, które jest wyrzucane ku górze, ono jest cieplejsze, jest suche, więc świetnie nadaje się do tego, żeby taką kiełbaskę osuszyć i w ciągu, powiedzmy, 2-3 godzin ta kiełbasa jest naprawdę idealna. Jelito robi się jak pergamin, przezroczyste, suchutkie. Tych z szanownych Państwa, którzy dotarli do tego momentu, tego filmu, zachęcam do pozostawienia łapki. Zachęcam również do zostawienia jakiegoś śladu po sobie w postaci komentarza. Powiedzmy, jestem tymiankowym skrytożercą. Teraz taka niespodzianka. Oprócz tego, że zrobiłem kiełbasę, to przy okazji miałem dwie makrelki, więc je również moczyłem w solance przez całą noc i później wrzuciłem do środka tymianek. Tak, mój ulubiony tymianek. I z tym tymiankiem również makrelka została osuszona, a później uwędzona. To znaczy, zamiast czekać, aż rozgrzeje się wędzarnia, chociaż ta wędzarnia balkonowa, z której korzystałem tym razem, ona generalnie nie potrzebuje dużo czasu na to, żeby się rozgrzać, wygrzać, tak jak duża wędzarnia, z której korzystam, jeżeli mam większą ilość wyrobów. Ją muszę rozgrzewać, osuszać. Z wędzarnią balkonową tego problemu nie ma. Używam jej tak, że kładę ją na płycie indukcyjnej. Myślę, że w ciągu pół godziny jest już fajnie nagrzana, jest już lekko zadymiona i nadaje się do tego, żeby na przykład wrzucić tam na pierwsze wędzenie rybkę. Rybka wędzi się szybko, nie potrzebuje wysokiej temperatury i później jest już gotowa wędzarnia, jest gotowa do tego, żeby wrzucić do niej większą ilość kiełbaski. Ja w sumie tą kiełbasę to powinienem podzielić na dwie warstwy, to znaczy na górnej i na dolnej, i wtedy ten dym miałby możliwość lepiej tam penetrować miejsca, gdzie ta kiełbasa sobie leżała. Ja zrobiłem to na jednym poziomie i teraz, jak się tak dobrze zastanowić, to nie wiem, czy nie jest to błąd, dlatego że część z tych kiełbasek później, co prawda świeżo po wędzeniu, bo później tego nie widać, ale świeżo po wędzeniu widać, że są tam takie miejsca, gdzie ten dym mógłby również sobie gdzieś tam chyłkiem, a przez to, że tej kiełbasy było dużo, no to on tam nie bardzo miał możliwość. Więc poddaję Państwa uwadze tę kwestię, że jeżeli w wędzarni balkonowej, to raczej na dwóch poziomach taką dużą ilość wsadu, bo ta penetracja dymu jest wtedy odpowiedniejsza, lepsza i większa. A, nie powiedziałem jeszcze o tym, czym w ogóle będę wędził, jakim drewnem będę wędził. Więc wędził będę drewnem olchowym i zrębki robiłem sobie sam. Mam takie szczapy przygotowane do dużej wędzarni. No, one się do tej wędzarni balkonowej nie nadają, więc trzeba najpierw trochę tych zrębków narobić. No i te zrębki robię tak. Znaczy, używam jakiejś siekierki, noża dużego i sobie tak rąbię. I na pewno jest to ekonomiczniejsze rozwiązanie, bo taka szczapa w dużej wędzarni dosyć szybko się zużywa. Natomiast w wędzarni balkonowej myślę, że 1/3 z tej szczapy w ogóle użyję do tego, żeby wszystko uwędzić. Ja oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że część szanownych Państwa wcale nie musi posiadać odpowiedniego drewna, odpowiednio przygotowanego, odpowiednio wysezonowanego, odpowiedniej wilgotności drewna do wędzenia. Poza tym wcale Wam nie musi chcieć się rąbać takim tasakiem albo toporkiem drewna na zrębki, ale są dostępne na rynku zrębki z różnych drzew, które świetnie nadają się i do grillowania, i do wędzenia, i mają odpowiednią wielkość.
i mają odpowiednią zawartość wody. Wybór tego drewna jest naprawdę spory i myślę, że każdy z Was znajdzie dla siebie odpowiednie zrębki, które będą mu odpowiadały pod względem aromatu wędzonek, pod względem koloru wędzonek, no i oczywiście takiego drewna, które będzie świetnie nadawało się do mięsa, z którego będziecie wyroby swoje produkować. Żeby ułatwić Państwu życie, oczywiście linki do wszystkich produktów, z których korzystałem w tym filmie, znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. Kiełbaska była wędzona przez około 3 godziny, z grubsza licząc. No i później oczywiście chciałem ją sparzyć. Chciałem ją sparzyć dlatego, żeby poddać ją obróbce termicznej jakby w całej jej objętości. To znaczy, żeby w każdym miejscu ta kiełbasa była, żeby ta temperatura dostała się do wnętrza kiełbasy. Oczywiście mógłbym ją podpiec również, ale wtedy do suszenia moim zdaniem nie nadawałaby się, dlatego że ta zewnętrzna część byłaby za sucha i w trakcie suszenia zaschłaby wcześniej i w środku zostałoby takie oczko jaśniejsze, bardziej mokre, wilgotne, a na zewnątrz byłaby taka otoczka sucha. Pachnie wybornie, smaczna jest również bardzo, dlatego że nie będę oszukiwał szanownych Państwa, że w międzyczasie nie zjadłem jej sztuk kilka. Nadaje się doskonale na kanapeczki, nadaje się doskonale nawet do wrzucenia do takiego lecza, bo ja również z niej zrobiłem leczo. Co tam jeszcze? No, tak do bułeczki z musztardką i na sucho. Ta kiełbaska wisiała sobie w temperaturze, no powiedzmy pokojowej, chociaż w pracowni, ale tam też teraz jest dosyć ciepło przy takich temperaturach. Wisiała sobie bez żadnej osłony, no z półtora tygodnia powiedzmy. Potem ją przeniosłem również w części do góry, do domu. No i tam później sobie znikała pomału z lodówki. Jeżeli ktoś z szanownych Państwa chciałby zachować trochę więcej wilgoci, żeby nie wyszedł taki kabanosik z niej, to można ją wcześniej wrzucić do wakuum, czyli do folii, odessać powietrze. Można ją nawet w takiej formie zamrozić. No, mi to nie było potrzebne, dlatego że ja tą kiełbasę zużyłem również w ciągu tych 2 tygodni dosuszania, czyli w różnym stadium dosuszania ja ją z niej korzystałem. Ona docelowo miała być taka, tylko że zostało jej już bardzo mało, więc raczej nie będę jej pakował w nic. Spożyjemy ją do końca tego tygodnia, myślę, bez problemu. Normalnie, gdybym miał tej kiełbasy więcej, zostałaby mi do tej pory, to po prostu bym ją zapakował w dwóch częściach, trochę wcześniej i trochę później, dlatego żebym miał jakby dwie różne kiełbasy, mniej dosuszoną i bardziej dosuszoną. Jest tutaj trochę mniej soli, ta pikantność się zwiększyła, dlatego że odeszło sporo wody, więc jest ostrzejsza, jest bardziej tymiankowa, bo ten tymianek naprawdę czuć, on naprawdę, ten świeży tymianek jest moim zdaniem 100 razy lepszy niż suszony tymianek. Jeżeli macie możliwość wykorzystania naturalnego, nienaturalnego, świeżego tymianku, niesuszonego, to naprawdę serdecznie polecam. Ja daję go oporowo i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi smakuje. To chyba tyle na temat tej kiełbaski, bo powiedziałem wszystko, nawet chronologicznie, tak jak ja to robię. Kiełbaski niestety prawie już nie ma, więc cóż, może szanownym Państwu pożyczę smacznego, bo ja to tylko chyba do jeszcze kilku kanapeczek. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.